Należąca do grupy Energa hydroelektrownia Bronsfaut to obiekt z wieloletnią tradycją. Zaczęła pracować już w 1937 roku. Siłownia powstała na kanale, który łączy rzekę Łynę oraz trzy jeziora – Mosąg, Śledzinek i Orzołek, a potem znów wpada w koryto rzeki. W elektrowni w otwartych komorach zamontowane są dwie turbiny, które napędzają dwa synchroniczne generatory o łącznej mocy 2160 kW. W czasie II wojny światowej elektrownia pracowała i nie uległa uszkodzeniu. Dlatego pierwszy prąd po zakończeniu działań wojennych popłynął z niej już 16 czerwca 1945 roku. W latach 2003-2004 w elektrowni przeprowadzono modernizację obwodów sterowniczych i zabezpieczających pracę generatorów. Od tej pory, dzięki możliwości zdalnego śledzenia parametrów pracy urządzenia, elektrownia nie wymaga stałej obecności pracowników.